Wraca sprawa 4-letniej dziewczynki, o którą toczy się polsko-belgijski spór. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro złożył do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną, by dziecko mogło pozostać w Polsce. Sprawa sięga 2017 roku. To wtedy matka dziecka rozstała się z jego ojcem, wyjechała z Belgii i wróciła do kraju, zabierając ze sobą córkę. Od tego czasu dziewczynka mieszkała w Polsce. W ubiegłym roku matka dziecka zmarła, a czterolatka trafiła pod opiekę babci. Belgijski sąd przyznał jednak wyłączną opiekę rodzicielską ojcu. Polski sąd nakazał wydanie dziecka, dlatego minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro złożył do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną. To jest absolutnie nadzwyczajny środek. Przypomnę, że w tej sprawie już wcześniej wnioski składała prokuratura i to kilka, jak również Rzecznik Praw Dziecka. Wszystkie wnioski zostały jednak odrzucone przez Sąd Rejonowy w Katowicach, choć sprawa budzi wiele wątpliwości, mówi wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Przypomnę, że dziecko przy pierwszym przekazaniu tuliło się do babci, dziecko płakało, miało spazmy, więc kurator odstąpił od czynności przekazania. W drugim przypadku ojciec dziecka, obywatel Belgii, po prostu nie pojawił się, więc kurator również musiał odstąpić od prowadzonych czynności. Wiceminister wskazuje, że w tej sprawie należy kierować się interesem dziecka. W tej sprawie rozmawiałem i z wicepremierem Belgii, z ambasadorem Belgii. Przekazałem informację, tą, którą mi państwu podam, że najlepszą drogą do zbliżenia ojca do dziecka jest mediacja, a nie wyciąganie dziecka, wkładanie do samochodu i wywiezienie 1000 kilometrów od Polski. Dziewczynka zna tylko język polski. Przekazanie jej do belgijskiej rodziny może wywołać negatywne skutki dla psychiki dziecka.